pan? No, czegoś mi się napił. Coś zimnego. No. Tonik, cola, fanta, sprite, tonik. Tonik? Tak. To byśmy musieli chyba długo pić, żeby zwycięstwo wywołać. Kuna 20 lat ma, tak? No właśnie. Miał 701 rekord życiowy, a ten? No. 701 kto? Pasiak? W przerwie meczu speaker bardzo dużo informacji podał o zawodnikach, których mamy na torach. Poznaliśmy tutaj rekordy życiowe zawodników. Arek Stachecki 671, Kręgli, Tomasz Pasiak 701, Leszek Torka 656 i Erik Kuna 680. Życiówki oczywiście na korzyść zawodników ze Słowacji. Życiówki nie... To widzieliśmy w pierwszym bloku. Widzicie to, co będzie w dniu dzisiejszym i ta forma dzisiejsza. Jeszcze minuta pozostała nam ponad na rozgrzewkę i za chwileczkę rozpoczniemy drugi blok meczu Champions League. Przypomnę, pierwsza runda i mecz rewanżowy. W pierwszym meczu w Podbrzeżowej drużyna polska przegrała 1,5-6, a dzisiaj po pierwszym bloku przegrywa 2-0.
na torze numer 4 najmłodszy Erik Kuna, 20 lat. No i to jest chyba zastępca, a może następca Jovana Calicia, który jest w tej chwili ustawiony jako rezerwowy. A myślę, że chcą sprawdzić młodego zawodnika trenerzy drużyny słowackiej i dali mu szansę w meczu, w którym myślę są zdecydowanym faworytem i dlatego nie bali się postawić na ławce rezerwowych najbardziej chyba doświadczonego z zawodników drużyny słowackiej. No i też takiego przywódcę mentalnego Calicia, bo właśnie jak już wracamy do tego śniadania, które mogę obserwować, to widziałem, że Jovan Calić do każdego z zawodników podchodzi, żartuje, jednego klepnie w ramię, drugiego tam trzęśnie delikatnie w głowę, taki żartowniś, który prowadzi gdzieś tam, podejrzewam, drużynę jako taki mentor, przywódca. Dokładnie tak, ja rozmawiałem długo przed meczem z menadżerem drużyny podbrzeżowej, podpytując go tak z uwagi na swoje tutaj swoje czynności, które wykonuję w Polsce, jeśli chodzi o sprawy klubowe, o prowadzenie klubu. Dopytywałem się, czym tkwi sukces takiej drużyny, co jest najważniejsze. I zdecydowanie stwierdził, że podstawowa rzecz to solidny trener z podstawą zarówno do trenowania młodych zawodników, jak i tych doświadczonych. Zdecydowanie trener i druga rzecz to właśnie taki zdecydowany lider drużyny, który można powiedzieć, do którego lepią się pozostali zawodnicy. Tak jak mówił, to właściwie nie ma w tej chwili takiej sytuacji, żeby któryś z zawodników był kuszony odejściem. Znaczy oni się tak trzymają razem i tak chcą grać ze sobą właśnie z uwagi na tą swoją wielkość, jeśli chodzi o umiejętności. Że no, po prostu zbudowali taką fajną energię pod hutą żelaza, czy pod firmą, która handluje żelazem. Tak jak mówiłeś, mała miejscowość, ale solidna firma. Właściciel, który jest miłośnikiem kręgactwa klasycznego i sobie, że tak powiem, dla fanu stworzył drużynę gwiazd. Ale rozpoczynamy drugi blok. Przypomnijmy, Arek Stachecki kontra Tomasz Pasiak oraz Leszek Torka kontra Erik Kuna. A tutaj już w tym naszym żargonie parę razy padło armaty w Podbrzeżowej. No tutaj śmiem twierdzić, że Arek Stachecki i Leszek Torka to są te nasze armaty, bądź armatki, jak to woli. To są oczywiście armaty drużyny z Tarnowa Podgórnego. Miejmy nadzieję, że te armaty wypalą już od samego początku i pokrzyżują szyki Podbrzeżowej. Dla uroku tego meczu myślę, że ważne jest, aby tutaj osiągnąć dobre rezultaty. Wówczas będziemy się jeszcze pasjonować w ostatnim bloku i liczyć cały czas na zwycięstwo. Jest to realne. Co prawda drużyna, która zdobywa więcej w sumie kręgli, zdobywa dodatkowe 2 punkty. Także właściwie teraz, żeby jeszcze coś o czymś myśleć, trzeba by było wygrać 4 pojedynki. Będzie to trudne zadanie, ale zawsze możliwe. Ciekawą technikę prezentuje Erik Kuna. Dość nietypowo. No i jak widzimy, ta technika przekłada się na wynik. 9 punktów Erika Kuny. 20-latek, czyli młodszy od Wilmosza Zawarki, tak? Ale starszy od Roberta Ernesiego, którego oglądaliśmy na Mistrzostwach Świata w Lesznie. To jest właśnie to, że ci młodzi zawodnicy wchodzą w te drużyny topowe. Wiecie, i dzięki temu dostają tak naprawdę tą moc, która jest potrzebna do dalszych treningów. Jak się jest na jednej kręgielni z Zawarko, Caliciem, Pasiakiem, Czechem, no to jest się od kogo uczyć. Dokładnie tak. Tak samo Erniechi młody też grał przecież w węgierskiej drużynie bardzo silnej. Tak samo Zawarko przecież grał w dobrych drużynach i ten poziom sportowy znacznie się poprawiał z każdym sezonem. No i jest 8 na koncie Arkadiusza Stacheckiego. Bardzo ekspresyjny zawodnik Pasiak. Po każdym rzucie pracuje jeszcze po wyrzucie kuli. Nieraz można odnieść wrażenie, że Pasiak więcej energii traci na samą radość po rzucie, tudzież na okazanie swojego niezadowolenia, niż na sam rzut. Teraz 8 po stronie Pasiaka. A
Na razie bardzo wyrównane pojedynki. Wszystko się dzieje na styku. Słabiej tym razem Pasiak, 3 punkty. Erik Kunar również nie najlepiej, 4. Kunar rzuca tak dość falowo. Jeden rzut bardzo dobry i za chwilę rzut mniej punktowy. Jeszcze brakuje mu takiej stabilizacji, to się rzuca w oczy po pierwszych 9 próbach. No i to, o czym mówiłem, po czwórce 8 Erika Kuny. A świetnie. Aj, było blisko, żeby była 9. Leszka Torki skończyło się na 8. Powoli nasi zawodnicy będą kończyć pierwsze pełne. Na razie na liczniku mamy po 10 rzutów oddanych. 66, 71, 66 i 64. Bardzo zbliżone rezultaty. Ale też tak na dobrą sprawę nie są to jakoś bardzo wyśrubowane rezultaty do tej pory. W pierwszych rzutach zawsze zawodnicy się badają. Badają to swoją formę. I na pewno odbywa się ta wojna psychologiczna na samym początku. Wszystko wskazuje na to, że naprawdę zacięta rywalizacja będzie w tym pierwszym secie. Wszystkie wyniki blisko siebie teraz. 8 Pasiaka, 6 Torki, 6 Kuny, a Stachecki tylko 5. Słabszy rzut oddaje również Erik Kuna. Kuna jest absolutnie do ogrania, bo widać, że ten zawodnik nie ma tej stabilizacji formy. Pewnie też zacznie się gdzieś tam w głowie tlić u niego dużo myśli, jeżeli będzie wynik szedł nie po jego myśli. A z kolei 2 9 zapalone na torze 1-2. Kilkupunktowe prowadzenie Tomasa Pasiaka nad Arkiem Staleckim, ale to jest dosłownie kilka kręgi, które absolutnie nie decyduje o tym, co się wydarzy jeszcze w tym secie. Znowu trochę słabiej Erik Kuna, 4 punkty. No i fajnie byłoby teraz wyrobić sobie jakąś przewagę nad tym zawodnikiem. Leszek Torka. Jest 5. Nie do końca chyba może być zadowolony z tej próby. Nasz zawodnik, a 9 Tomasza Pasiaka. Trener z Podbrzeżowej w tej chwili złapał krótki kontakt wzrokowy z Kuną właśnie. Gdzieś tam chyba prosił go o większą koncentrację. No i tylko jeden zbity kręgiel. No i Erik Kuna w tej chwili pokazuje, że coś jest chyba nie tak z torem, no ale myślę, że coś nie tak jest z nim, jeśli już. Dużo dyskusji, chyba niepotrzebnej. Jednak zawodnik powinien się skupić na grze, a nie na... Tam była taka sytuacja, że kręgiel był przewrócony i po danym rzucie chyba zapaliła się żółta kartka. Myślę, że do tego są sędziowie i to spokojnie wyjaśnią. Zawodnik musi skupić się na grze. Sektorka, 19 rzut, pełne ustawienie skręcone, 111, 113 kręgi na totalizatorze. Obok rywal, troszeczkę słabiej, także jest duża szansa, aby ten pojedynek rozpocząć od zwycięstwa na pierwszym torze, na pierwszym secie. Za to w trudnej sytuacji Stachecki.
10 punktów przewagi Pasiaka i 2 rzuty w zanadrzu więcej do oddania. Nie będzie miał łatwej przeprawy Stachecki, to wiemy na pewno. Doskonale Leszek Korka. Kolejny układ strącony. Torka walczy w tej chwili z Pasiakiem o najlepszy rezultat na torze. Chociaż oczywiście przeciwnikiem Torki jest Erik Kuna, czyli tor numer 4, najmłodszy zawodnik w ekipie słowackiej. Aj, słabiej tym razem Stachecki, tylko 2 zbite kręgle i będzie trzeba trochę się nadobijać. Bardzo świetnie i skutecznie gra Leszek Torka. Pozostawia Zudzień, to tutaj jest w tej chwili lepszy w pojedynku. Słabiej troszeczkę rozpoczął Arek Stachecki, ale wiem, że to jest zawodnik, który rozkręca się z toru na tor. Nie będziemy mieli nic przeciwko, jeśli 3 następne sety Arek wygra, to wtedy zapomnimy o tym pierwszym nie do końca udanym. Można powiedzieć, że dla Arka Stacheckiego jest taki pierwszy kontakt z publicznością tarnowską, bo w tak ważnym meczu pierwszy raz wystąpił, to jest jego pierwszy sezon w Tarnowie. Zawodnik pochodzący z Pucka, a tam to jest jego macierzysty klub. Z uwagi na to, że na Pomorzu nie ma generalnie drużyny, która grałaby w Superlidze, zawodnik zdecydował się na grę w Tarnowie i można powiedzieć, każdy mecz nawet u siebie teoretycznie jest dla niego meczem na wyjeździe. To była szansa dla Arka w ogóle gry w reprezentacji na mistrzostwach świata, ponieważ gdzieś tam tych startów mu brakowało, stąd zdecydował się właśnie na grę w drużynie superligowej. Osiem punktów zgromadził Pasiak. No i sprawa wygląda w tej chwili następująco. Wydaje się, że Pasiak ma wygranego pierwszego seta już niemalże w kieszeni. I również blisko wygranej jest Leszek Torka na torze trzecim. No jeszcze liczę teraz na to, że Arek walczy o jedną, dwie całe i się zbliży do tego wyniku. Jest ważne przed kolejnymi setami, żeby ta suma kręgli nie była zbyt duża. Tym bardziej, że dziurę zalicza Pasiak w tej chwili. Jeszcze tam Arek chyba na tym torze nie bardzo mu leży, ta lewa ulica i kopnięte 3 pozostały. Czasem tak bywa, że te skrajne tory nie leżą zawodnikom, więc być może w tym tkwi przyczyna. Dość pewne zwycięstwo Leszka Torki za to na torach 3-4. 140 punktów i ostatni rzut do pełnego ustawienia, także przewaga prawie 20 punktów. Ósemką kończy Leszek Torka pierwszego seta w swoim pojedynku. 148 do 132 wygrywa Leszek Torka. Mam wrażenie, że Erik Kuna jest zestresowany mocno i ten pierwszy set jeszcze bardziej demobilizująco na niego wpłynie. To jest młody zawodnik, zobaczymy jak sobie poradzi. Ale na pewno nie jest to budujące, jak się przegrywa pierwszego seta różnicą 16 punktów. Jedynie został nam jeszcze Tomasz Pasiak. Ale w tej chwili znowu nie najlepszy rzut, jeden punkt. I ostatni rzut Pasiaka, będziemy kończyli pierwszego seta. No myślę, że w całkiem nie najgorszych humorach. Prowadzenie Leszka Torki i tylko 4 punkty straty Arkadiusza Stacheckiego, 8 punktów, przepraszam, Arkadiusza Stacheckiego do Tomasza Pasiaka, więc wszystko jest jeszcze możliwe. Ta
teraz troszeczkę jeszcze więcej otuchy potrzebowaliby nasi zawodnicy od kibiców. Parę takich gromkich okrzyków by się przydało. Pojawił się na trybunach Wilmorz Zawarko, no chyba zawiedziony mocno. Uśmiechnięty. Swoim występem. Ale uśmiechnięty, myślę, że gdzieś tam już przeszedł rozmowę z trenerem. Myślisz, że Bura była w szatni za ten występ? Bura. Nie wiem, czy to była Bura, ale na pewno lepiej zagrać słabszy wynik w meczu, w którym nie jest to aż tak potrzebne dla drużyny, niż w meczu o jakieś wielkie trofea. Zaczął Erik Kuna jako pierwszy, 8 punktów, a jak odpowie Leszek Torka, powiedział słabiej, 5 punktów na jego koncie. Zaczyna tańczyć Tomasz Pasiak na to, że pierwszy. Kiedyś mieliśmy Dudek Dance, tutaj może będziemy mieli Pasiak Dance. Sektorka, 8 w drugim rzucie. No ale bardzo ważna jest forma Arkadiusza Stacheckiego, który musi gonić Tomasza Pasiaka. Teraz Stachecki, no już coraz lepiej, 7 punktów. Tym samym odpowiada Pasiak. Lepsze otwarcie w wykonaniu Kuny. 4 rzuty, 28 z ręki. I jest 9 Stacheckiego. Tak, jest ważny 9, ważny 9. Był taki gest radości w wykonaniu Arka. Ale jak wierzę, tym talem musi troszeczkę bardziej precyzyjnie dograć, aby w tych pełnych pierwszych. Na torze czwartym z kolei 9. Zbita przez Leszka Torkę, coraz lepiej. Zawodnicy Alfy Wektor i znowu świetnie Stachecki, wielkie brawa. 2 rzuty, 18 punktów. A w 4 już 30. Świetne otwarcie tego drugiego seta w wykonaniu Stacheckiego. Ale coraz bardziej rozkręca się Erik Kuna. Mam wrażenie, że tutaj możemy być świadkami naprawdę fajnej walki do samego końca. Tak się zaczyna układać ten mecz i ta druga partia. Tak, mówiliśmy wcześniej, rekordy życiowe są bardziej tutaj po stronie Suwackich, ale własna publiczność i ta mobilizacja naszych zawodników jest jednak tutaj dominująca. Mam nadzieję, to przełoży się na dobre rezultaty naszych zawodników. Świetny rytm wpadł Stachecki, jak nie 9 to 8, oby tak do samego końca, tym razem troszkę gorzej. Z kolei bardzo słaba Erik Kuna, 3 punkty. Ale drużyny nie pozostaje, Leszek Torka również słabszy rzut, 2 boczna. No nie można sobie pozwolić na słabsze rzuty, ten Młokos może się rozpędzić i wtedy będzie problem. Najlepiej stłumić go na samym początku. Doskonała powtarzalność teraz Arka Stacheckiego, który cały czas trzyma lewą uliczkę. Poniżej 7, już nie pamiętam, kiedy strzedł Stachecki. Dokładnie tak. 58 kręgi zbitych na 8 rzutów. Ale obok świetnie również gra Pasiak. 54 na 8 rzutów. Słabszy moment za to Leszka Torki. Myślę, że strata nie jest duża. 2 lepsze rzuty i odgoni młodego zawodnika ze Słowacji. I świetnie Stachecki po raz kolejny. 9 zbitych kręgi, pełna pula, brawo.
duża koncentracja, duże skupienie na twarzy Stacheckiego przynosi to bardzo pożądane efekty, ale tym samym odpowiada Tomasz Pasiak. Już odpowiedni poziom sportowy, teraz zaczynają trzymać zawodnicy. 7-8, takie wyniki. No, wygląda to zdecydowanie lepiej niż te pierwsze mecze. Na pewno są bardziej wyrównane. Chociaż tam no, Bąk z Zawarkiem grali przez cały mecz na równym poziomie. Zdecydowana końcówka. Mam nadzieję, że te końcóweczki w wykonaniu polskich zawodników będą lepsze w tym bloku. To jest na razie przekleństwo, te końcówki, bo również w tych pierwszych pojedynkach na samym końcu zawodzili nasi reprezentanci. Oby tym razem było inaczej. I raz jeszcze dobry rzut Stacheckiego, 7 punktów. Pytałeś mnie wcześniej o to, czy ten kontakt z trenerem jest ważny. Ja tak zauważyłem, że Tomasz Pasiak bardzo często wzrokiem szuka chyba swojego trenera. Po każdym prawie rzucie gdzieś tam zerka, więc myślę, że gdzieś tam faktycznie te uwagi tam daje. No to mamy tak specyficzny układ na tej kręgielni, że trener stojący gdzieś tam w tłumie stoi troszeczkę wyżej, więc widać, jak zawodnik gdzieś tam do góry patrzy i wyszukuje wzrokiem. Nie wiem, czy groźnych oczu. Wydaje się ten człowiek bardzo sympatyczny. Tak, też tak bym podejrzewał, że jest sympatyczny, ale nieraz trenerzy mają dwa oblicza. Jedno takie przyjacielskie, a jednak dla swoich zawodników są srodzy, wymagający. Jeśli są takie sukcesy, no to trener z Podbrzeżowej na pewno jest wymagający i to nie ulega wątpliwości. Nie może się przebudzić Leszek Torka. Tym razem 6 punktów. Teraz taki szemlowski uśmieszek Erika Kuny po tym, jak zbił dwa pozostałe kręgle. Chyba dlatego, że w ten sposób nie celował. Bardziej chyba chciał zagrać pomiędzy kręgle, a udało mu się trafić troszeczkę inaczej. W pierwszym rzucie do zbieranych Tomasz Pasiak strąca dziewiątkę i niweluje stratę, którą miał po pełnych. Ale za to teraz bardzo słabo Pasiak. Dwa punkciki tylko lądują na jego koncie. No, potrzebny jest teraz dobry rzut Arka Stacheckiego. Dawno nie mieliśmy dziewiątki w wykonaniu Arka, być może teraz. Czary mary i nie ma. Nie, niestety. Zaczarowaliśmy to chyba w złą stronę. Musimy wybrać coś innego z naszej cięgi. Szachy są chwilowe. Chwila spokoju, tak? Każdy spogląda gdzieś tam na przeciwnika, jaki wynik, jak to wszystko przekalkulować. Aj, niedobrze, Arkadiusz Stachecki. Zabrakło też troszeczkę szczęścia Leszkowi, który minął pierwszego kręgla, ale wydawało się, że kręgiel rzucony na bandę cofnie się i kręgla pierwszego nam strąci niestety. Zabrakło milimetrów. Ważne, żeby teraz Arek Stachecki dobił dwa kręgle i robi to. No ale świetnie też bije Pasiak. 8 kręgli. Cały czas na stykach. Może zaraz ja zaczaruję.
próbuj, jeżeli to pokus, ma. Pokus. Jeżeli to ma nam pomóc. Niech nam się dziewiątka przewróci na torze numer 2. I zdecydowanie lepiej, ale 7. Ale było blisko, żeby ten chociaż jeszcze 8 się przewrócił, więc jednak masz większe szczęście w wywoływaniu dobrych rzutów w przeciwieństwie do mnie. Dwa kręgle, które były ustawione jeden za drugim na drugim torze Łarka. Były trudne do strącenia, Jarek niestety wybił tylko pierwszego. Ale również trudny układ do strącenia ma sąsiad z pierwszego toru. Budzi się Leszek Torka, 7 punktów. W tej chwili na jego konto ląduje. No i trzeba gonić Erika Kunę. Erik Kuna wypuścił się troszeczkę do przodu na kilka rzutów. To jest taktyka na jego, aby ograć Leszka Torkę w tym pojedynku. Przerwa. Problem jest na torze numer 4, ale już bardzo zgrabnymi krokami biegnie tam pomoc techniczna. Problem rozwiązany i będziemy mogli wracać do gry. 3 punkty straty Stacheckiego do Pasiaka, ale Pasiak będzie miał okazję bić do pełnej puli. A Arek będzie musiał dobijać pozostałości. Najlepiej byłoby to zrobić jednym rzutem. Zastępujący rzut właśnie. Arek niestety. Ten jeden rzut, który mu brakuje, właśnie teraz mógł wciągnąć, ale niestety. Znowu wygląda na to, że ta końcówka będzie nie do końca udana w wykonaniu Alfy Wektor. Dobrze, jest szansa. To jest ten moment, w którym można podgonić Pasiaka, który zostawił sobie niełatwy układ. Teraz potrzebny jest w wykonaniu Arka dobry rzut, dobre rozbicie, żeby zakończyć przynajmniej w dwóch rzutach. No i czekamy na ten rzut i 7 punktów. Ojej. Znowu było blisko, żeby... Sześć oczek przewagi Pasiaka nad... Jeden punkcik, przepraszam, tylko po aktualizacji. Pasiarek strąci. Zdecydował ostatni rzut. Są dwa, tak. Będziemy mieli remis, jeśli Pasiak strąci kręgla. Strącił. I ostatni rzut decyduje o zwycięstwie w tym secie. No takie sytuacje chyba lubimy najbardziej, kiedy... Jeden rzut decyduje o wszystkim i Stachecki jako pierwszy. Trzymamy mocno kciuki. Nie. Aj, tylko 3 punkty, a było tak blisko, żeby osiągnąć tak oczekiwany przez nas rezultat. Pasiak nie będzie miał problemów z wygraniem tego seta. To jest właśnie to, co... To, czego nie chciałbym oglądać, ale niestety jesteśmy zmuszeni wszyscy. Ale w tak decydującym rzucie, no kurczę, gra w środek, bija 3 kręgle. Właściwie przez cały set nie było takiego rzutu jak ten ostatni 30. To pokazuje, no, jaki ciężar gatunkowy ma ten mecz. Kiedy jednak do głowy wpadają te wszystkie myśli, zaczyna to ciążyć i niestety presja powoduje to, że rzuty są nieudane. 2-0 prowadzi Tomasz Pasiak z Arkadiuszem Stacheckim, a w pojedynku Leszka Torki z Erikiem Kuną remis 1-1.
mamy zmianę w drużynie podbrożowej. Erik Akunę zmienia Bystik Wadowicz i on będzie kontynuował grę. Mimo tego, że młody zawodnik wygrał swojego drugiego seta, trener decyduje się na zmianę. Warto zauważyć, że zarówno Erik Akuna, jak i Bystik Wadowicz to nie są zawodnicy, którzy grają w pierwszej drużynie w kręglarskiej ekstraklasie w Słowacji. Zawodnicy, którzy zasilają podbrzeżową B, drugą drużynę, która również zajmuje doskonałe trzecie miejsce w słowackiej lidze. Ale tutaj dostają szansę i grają w meczach na Champions League. Myślę, że dla trenera jest to bardzo ważne, aby tych zawodników sprawdzić. Podbrzeżowa ma dwie drużyny w słowackiej lidze i nie można migrować zawodników między tymi drużynami. Także te testy chyba mają na celu wybrać tą pierwszą reprezentację na kolejny sezon. No to jest tak naprawdę najlepszy sprawdzian, czyli warunki bojowe. I wtedy można najbardziej rzetelnie ocenić poziom danego zawodnika, poziom wytrzymałości na stres. Erik Kuna w tych dwóch setach pokazał nam dwa oblicza. Pierwszy set był bardzo nieudany, drugi set był niezły, wygrany. Myślę, że mimo sympatii do polskiej drużyny z słowackiej podbrzeżowej chcą tutaj nas ograć wysoko, tak żeby przestraszyć kolejnych rywali, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w kolejnych rundach. To jest zawsze ta ambicja sportowa, jak się przyjeżdża gdzieś tam na wyjazd, to każdy chce zaprezentować się jak najlepiej. Myślę, że bylibyśmy zawiedzeni, gdyby było inaczej, gdyby tutaj Podbrzeżowa przyjechała sobie na wczasy, tudzież na ferie zimowe. I dziewiątka po stronie Leszka Torki, ale tym samym odpowiada Wadowicz. W dalszym ciągu powinno być ciekawie w konfrontacji Pasiaka ze Stacheckim. No tam ta przewaga Pasiaka, jeśli chodzi o wynik łączny, nie jest duża. Jest podobna sytuacja w konfrontacji Zawarki z Bąkiem. Mam nadzieję, że ten pojedynek też nas będzie trzymał w napięciu do samego końca. Arka stać na doskonałe tory, nawet ponad 180 kręgli. Marek Stachecki, jego rekord życiowy 671 kręgi, jest to rekord polski. Za to zwróćmy uwagę na tor drugi. Leszek Torka ponownie zapala wszystkie lampki, co oznacza zebranie pełnej puli. Tak jest, że jeśli w drużynie przeciwnej jest zmiana i zawodnik zmienia się obok, to zawsze jest taki moment, w którym zawodnik znów musi zbadać przeciwnika, zobaczyć, czy ten z kolei zawodnik jest w stanie podjąć rywalizację. No to właściwie jest męczące dla przeciwnika, bo przez dwa sety walczysz z jednym, potem przychodzi ktoś drugi i znowu trzeba inaczej zbadać zawodnika, inaczej łapać koncentrację. Tak się różnie układa. Inni zawodnicy w ten moment mają słabszy, inni wręcz przeciwnie. Dzięki temu, że zawodnicy obok się zmieniają, to człowiek łapie taką pewność siebie. Sportowa złość u Leszka na twarzy. Z dobrego rzutu, dobrze trafionego pomiędzy kręgle 1 i 3. Przeradza się tylko 5 kręgli. Pamiętamy tę doskonałą serię z drugiej partii w wykonaniu Arkadiusza Stacheckiego. Chcielibyśmy, żeby tutaj też się tak ułożyło. Nie licząc oczywiście tej końcówki, która była jednak nie do końca udana. Stachecki, 12 rzut. 7 oczek.
pasiak na szóstkę, Stachecki odpowiada czwórką. No jest to gdzieś zmora Stacheckiego, że raz na jakiś czas pojawiają się takie rzuty, które przynoszą mało punktów. Za to zupełnie inaczej jest u Leszka Torki. Zdecydowanie lepiej dzisiaj Leszek wygląda na torach, jeśli porównać go z Arkiem Stacheckim. Ale chociaż na wyniku tego wcale nie widać, bo mają bardzo zbliżone rezultaty. W dobrym momencie wywołałeś temat, bo akurat Stachecki strącił 9 kręgli. Miejmy nadzieję, że to jest ten moment, w którym odjedzie rywalowi. Za bardzo w lewo rzucił teraz Arek. I zaczynamy serię do zbieranych. Jeszcze jeden rzut przed pasiakiem do pełnych i potem już wszyscy będą zbierać. Zaczął Stachecki od piątki. Pięć klasyczne, tak zwane. Arka, ale za to doskonale zaczyna. Zbieramy Leszek Torka od dziewiątki. Tomasz Pasiak wygrywa pełne z Arkiem. 100-97. Różnica też więc nie jest duża. A Bystryk Wradowicz wygrywa 101-100 z Leszkiem Torką, jeśli chodzi o pełne. Z tym, że bardzo dobrze Leszek rozpoczął te zbierane i ta jednopunktowa przewaga na pewno została zniwelowana. Czekamy, jeszcze czekamy, aż te aspekty techniczne zostaną rozwiązane na torze numer 1. No i do 3 razy sztuka już. 2 razy tam były próby naprawienia tego. No ale widzimy, uśmiech młodej dziewczyny, pomachała, wszystko chyba jest w porządku, powinno się więc ułożyć wszystko od rzutu numer 16 Wadowicza. Tylko jeden dobity kręgiel Stacheckiego. Troszeczkę ten pierwszy blok moim zdaniem rozłożył atmosferę na tym meczu. No być może. Chyba gdzieś tam zabrakło chociaż jedynego wygranego pojedynku, żeby nasi kibice nie byli tak senni. No każdy gdzieś tam pewnie marzył o tym, żeby tutaj jednak sprawić sensację i nawiązać wyrównaną walkę z Podbrzeżową. No wyrównana walka właściwie jest, ale zawsze w tych końcówkach brakuje czegoś. No i nie udaje się niestety tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Chociaż oczywiście nie możemy mieć pretensji do Leszka Torki na przykład, który wygrał jednego seta. W tej chwili jest na dobrej drodze, żeby wygrać trzecią partię i prowadzić 2-1. Te przerwy w pojedynku nie są zbyt dobre dla zawodników. Miejmy nadzieję, że już te kręgle się nam więcej tutaj nie poplączą. Stopy. No i raz jeszcze, tym razem tor numer 3 przedłuża się ten okres oczekiwania. Duże oczy zrobił Wadowicz. Już nie może się chyba doczekać, kiedy będzie mógł po raz kolejny wziąć kulę i spróbować strącić jak największą liczbę kręgli. No chyba już jest wszystko w porządku. Zobaczymy, jak ta przerwa wpłynie na zawodników. Pasiak bardzo dobrze, 2 strącone.
Bardzo dobrze Wadowicz. Troszeczkę gorzej Jarek Stawiecki. Jeden kręg do debity, ale miał trudny układ. Nie dobija również dwóch kręgi do szektorka. I z tego wynika, że ta przerwa bardziej korzystna dla zawodników słowackich. Znowu dobrze Pasiak. Sporo osób zjawiło się na trybunach, również z innych miast, w których kręglarstwo jest popularne. Widzę zawodników z Gostynia, widzę zawodników z Poznania, zawodników z Wronek. Także każdy próbował tutaj wykorzystać tą szansę i zobaczenia ponownie gwiazd światowych kręgli w Polsce. Ale jak widać, ci zawodnicy, o których wspominasz, są tak skupieni na tych gwiazdach, że nawet nie za bardzo dopingują. Tylko w pełnym skupieniu obserwują poczynania czy to Arkadiusza Stacheckiego, czy Leszka Torki, czy też innych. Szyszkan kręgielnia zaczyna składać figle, ale sędzia nie musi przerywać, całe szczęście, tych pojedynków. Natomiast jest teraz potrzebne przebudzenie polskich zawodników. Coraz gorszej sytuacji Stachecki, 12 punktów straty do Pasiaka, jeden rzut oddany więcej. Doskonały rzut teraz Pasiaka, ale również dobry Arka Stacheckiego. Obydwoje zawodnicy posprzątali szachownicę z czterech kręgli. Troszeczkę przewagi uzyskał teraz Pasiak, 136 w 23 rzutach. Natomiast Arek Stachecki w 24 rzutach, 124 kręgli. Świetny rzut teraz Leszka Torki, trzy kręgle w trudnym ustawieniu. Przybliża się zdecydowanie Torka do wygrania trzeciego seta. Tym bardziej, że Wadowicz strąca czwórkę ze środka. Specyficznym przeskokiem między trzecim a czwartym krokiem Pasiaka, ale nie pomogło mu to i z dwóch kręgli są tylko jednego. A doskonale, zabrakło centymetra dosłownie Arkowi Stacheckiemu, aby przyciąć trzy kręgle. Przypominamy, że jeżeli Stachecki tego seta nie wygra, to będzie dla niego oznaczało, że ten mecz jest już przegrany. Po 2-0 w tej chwili prowadzi Pasiak. Potrzebna jest teraz dziewiątka, tak nam się udają wyczarować, jak wyczarowaliśmy na Mistrzostwach Świata w finałowym pojedynku kobiet. Kiedy przypomnijmy, Kramar rzuciła właśnie w 28 rzucie dziewiątkę i która dała jej Mistrzostwo Świata. No, comeback wówczas był niesamowity. I czy taki powrót zobaczymy też Arkadiusza Stacheckiego? Niestety nie. Niestety jeszcze wybija się szóstka, taka mało szczęśliwa. I trzeba się pogodzić, że ten set jest... Ten set i ten pojedynek przegrany. Można powiedzieć, że trener słowacki chyba przewidział, że Alek Stacheck jest silnym punktem drużyny i postawił tutaj doświadczonego zawodnika, już nie ryzykował, no na Słowacji nie miał nic do powiedzenia, bo ta drużyna z Alfy się ustawiała na jego drużynę, ale tutaj wybrał już lepszego zawodnika kontra Arek Stachecki. No ale to jest też mądrość trenera, który wie, kogo ze swojej drużyny dobrać pod przeciwnika, więc musi znać też klasę umiejętności przeciwników. Co się staje faktem? 3-0 przegrywa już Arek Stachecki i na pewno przegrywa ten pojedynek. Natomiast Leszek Torka wygrywa drugi swój set. Prowadzi 2-1 i suma kręgi jest, wydaje się, bardzo bezpieczna, aby ten pojedynek wygrać i zdobyć pierwszy punkt dla Alfy w tym meczu.
trochę optymizmu w takim razie ze strony Leszka Torki dla polskich kibiców. No ale to trochę za mało, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę wcześniejsze gry, kiedy można było grać zawarkę. Tutaj z Pasiakiem też tak na dobrą sprawę ta rywalizacja była przynajmniej dwukrotnie bardzo bliska. Przypomnijmy, że Leszek Torka i Bystyk Wadowicz rywalizowali w pierwszym meczu też ze sobą i tam był remis. Było 2-2 i dokładnie ta sama liczba strąconych kręgi 590. I po pół punkta zdobyli dla swoich drużyn. Najwyższy wynik na kręgielni ma Tomasz Pasiak 457, a tuż za jego plecami jest Leszek Torka 455. Ja myślę, że to będzie takie indywidualne wyróżnienie w tym meczu, być najlepszym zawodnikiem, także każdy z naszych zawodników na polskich tutaj będzie grał, aby stać się tym numerem jeden w tym meczu. Tym bardziej, że największa gwiazda, Wimon Zawarko, zagrał tylko 605 kręgli. No zagrał na pewno poniżej oczekiwań. 605, tak. To nie ulega wątpliwości. Nie spodziewaliśmy się tutaj łatwej przeprawy. Także chyba nikt nie może powiedzieć, że jest zawiedzony tym meczem, chociaż na pewno wyniki nie są takie, jakie oczekiwaliśmy. A w kolejnym pojedynku zobaczymy chociażby Iwana Czecha, czyli jednego z twoich faworytów, którego tutaj obstawiałeś, że może właśnie zbliżyć się do rekordu. Zbił 9. Arkadiusz Stachecki, czwarta jego próba jest, 8. Cały czas na rekin prowadzeniu Leszek Torka w tym ostatnim secie również. Jednym kręglem na razie prowadzi, po 5 rzutach, 29 do 28. Ale wynik całościowy już jest w miarę bezpieczny, jeżeli tutaj Leszek Torka podtrzyma przyzwoitą chociażby dyspozycję, to zwycięży. Przerwa na torze numer 2. Sprawcą tego nieszczęścia Wadowicz, tak jak i w poprzedniej partii. Ale teraz szybka reakcja dziewczyn. Kręgle rozplątane i za chwileczkę będzie komenda torów wolnych, tak to się mówi w kręglach. Tory wolne. Można grać. Taką komendę wydał sędzia. No i tam to zagrał Stachecki. 8 punktów. Tu ta przewaga Pasiaka nad Stacheckim nie jest taka duża, jeśli chodzi o sumę kręgli, więc możemy mieć nawet taki przypadek, gdzie zawodnik przegra 3-1 z lepszym rezultatem łącznym. No zawsze jest to satysfakcja ewentualnie, jeżeli fakt faktem przegrywa się 3-1, ale ten łączny rezultat jest wyższy, to zawsze jest to jakieś pocieszenie dla tego przegranego. No i tym większy ból, bo Stachecki przegrał 3 sety, a wynik jest bardzo bliski. Bardziej, że teraz 9 punktów u Stacheckiego. No i goni Pasiaka. Teraz tak, w głowach też chyba tak zawodników jest troszeczkę inaczej, bo jeśli zawodnik już wygrywa, to gdzieś te emocje mu opadają. Z kolei ten zawodnik, który przegrywa, jeszcze chciałby chociaż urwać ten, więc
Ale tutaj druga cała z rzędu, także mam nadzieję, będzie wyższy tor. Łączny wynik będzie satysfakcjonujący. Myślę, że już ta presja też ze Stacheckiego zeszła. Wie, że w gruncie rzeczy nie jest w stanie już poprawić tutaj swojej sytuacji. Rzuca na większym luzie, no i robi to świetnie. Tym razem mam 8 punktów. Trochę podobna sytuacja z drugiej partii, kiedy Stachecki taką serię 5 czy 6 świetnych miał. A Pasiak nie może się wstrzelić myślami, jest już chyba poza tym meczem. Nie najlepiej też Wadowicz, 4 punkty. Próbuje się przełamać Pasiak, ale niekoniecznie mu to wychodzi. Bardzo wyrównane wyniki wszystkich zawodników. Troszeczkę odstaje jedynie Wystyk Wadowicz, który, przypominam, zmienił Eryka Kunę po 2 torach. No z całą pewnością rekord kręgielni nie jest zagrożony. Zdecydowanie dzisiaj te armaty słowackie chyba zabrały nie tą amunicję. Bardziej chyba to są pistolety na wodę jednak niż armaty strzelające ciężkim kalibrem. Ale jeszcze przed nami Iwan Czech. I sytuacja może ulec zmianie. Stachecki po raz 14 i Stachecki razy 8. Pierwszy rzut do zbieranych będzie oddał teraz Bystryk Wadowicz. Jaki to będzie rzut? Bardzo dobry. 8, a nawet zacząc się jeszcze kręgiel numer 9 i w ostateczności jednak się nie przewrócił. Widzimy też inny mechanizm kręgielni w porównaniu do tej z Leszna, którą mogliśmy obserwować na Mistrzostwach Świata. Tam nie trzeba było przebiegać przez kręgielnię, tutaj jest troszeczkę inaczej to skonstruowane. No to jest urok kręgielni tych mistrzowskich, ponieważ są rozstawiane na hali, także jest tam większa przestrzeń. Te kręgielnie stacjonarne zawsze mają te utrudnienia. Ale w ogóle automaty są inne, też tam te kręgielnie nie plątały się tak często. Jednak technologia idzie do przodu. Te tory, przypomnijmy, były zainstalowane na Mistrzostwach Świata w arenie, poznańskiej arenie w 2000 roku. Na tych torach brało właśnie wówczas wielu zawodników z całego świata. To były mistrzostwa świata, na których jeszcze grano na 200 rzutów, jeśli chodzi o mężczyzn, i 100 rzutów, jeśli chodzi o kobiety. Zawody rozgrywane wówczas były zupełnie inne niż te, które mieliśmy 1,5 miesiąca temu. Teraz już jest równouprawnienie i zarówno panie, jak i panowie mają ten sam wysiłek. Panie troszkę zwiększony, panowie zmniejszony. Najlepszy wynik na torze w tej chwili ma Arkadiusz Stachecki. A drugi najlepszy wynik to wynik Leszka Torki, więc się układa to dość paradoksalnie, no bo Pasiak wygrywa 3-0, a łączny rezultat ma słabszy o 7 kręgli. Marek już jest po pierwszym rozbiciu, które ukończył w 18 rzucie. Natomiast sąsiad z 4 toru zaczyna od 6 w 16 rzucie. W 17 będzie starał się strącić pozostałe 3 kręgle. Ustawienie nie jest zbyt łatwe,
strąca tylko dwa. No i Stachecki próbuje, ale strąca tylko jeden. Marek próbował podciąć trójkę kopniętą. Nie udało mu się to. Ale to jest układ, który przeważnie będzie się w dwóch rzutach. Wszyscy w tej chwili dobijali. Najmniej skuteczny w tym był Arek Stachecki. Ewidentne niezadowolenie malowało się na twarzy Stacheckiego po tej próbie. Chciał zrobić to na raz, nie udało się. Pasiak przed dziewiątką. No i jest 8 punktów Pasiaka. Przydałaby się Łarka, troszeczkę lepsza precyzja. To jest szansa na urwanie punktu Pasiakowi. Niezadowolony trener z Wadowicia po tym ostatnim rzucie. Spojrzał błagalnie w sufit, ale sufit nic nie podpowiedział. Uśmiechnął się Leszek Torka, ponieważ całkowicie inaczej chciał zagrać ten układ. Ale mimo tego, że nie trafił czysto, może być zadowolony z rozbicia, które zafundował mu tor. Świetnie teraz wybić Kastaleckiego, trzech kręgli w 24 rzucie ostatniego seta. 576 kręgli na koncie Arka Stacheckiego, a obok w 22 rzucie ostatniego toru 578 na Pasiak. Jest, zapaliła się dziewiątka. Stoi kręgiel jeden na szachownicy u Leszka Torki, ale gdzieś tam sznurek u góry pociągnął mechanizm, który zapala światełka i ostatecznie dziewiątka przewrócona przez Leszka. Słabo znowu Wadowicz, no chyba wypada gorzej od poprzednika, czyli Erika Kuny. ...19 punktów przewagi Torki. Jego rywal już zakończył, a więc mamy zwycięstwo 3-1 Leszka Torki. No i to jest pierwszy. Niezadowolony Leszek Torka, ponieważ tam kamerzysta stanął mu bardzo blisko. I Leszek troszeczkę rozkojarzył się niepotrzebnie. No na szczęście set jest wygrany i mecz jest wygrany w jego wykonaniu. Ale myślę, że walczy tutaj z 600, żeby zagrać. Na 4 rzuty. No jest na to szansa. Ale teraz machnął ręką z niezadowolenia. No to jest ten moment, który będzie na pewno po meczu wspominał niedobrze. Chyba tam Leszek Torka będzie musiał słówko zamienić z tym operatorem po meczu, bo od tego momentu stracił gdzieś tą koncentrację. Ajajaj, teraz też jeszcze pech. Jeszcze była szansa na 600, ale w trudnej sytuacji. Czemu Arek Stachecki nie grał tak od początku? Można się zapytać. W tej chwili 160 kręgli blisko tego zawodnika, ale niestety. Granicę 600 przekroczy na pewno Pasiak. I to jedyny będzie zawodnik, który ten limit osiągnie. Już w tej chwili 603 punkty. Po słowackiej stronie. Jeszcze na to, że pozostaje Pasiak, ostatni rzut przed nim i będziemy mieli koniec kolejnych zmagań.
605 pasiaka, jeszcze szansa dodać do tego 9. Wtedy byłoby 614 i to już byłby nie najgorszy rezultat, ale skończy się na 610 punktach. A więc w takim wewnątrzklubowym pojedynku pasiak lepszy od Zawarki. Stachecki wygrywa tę czwartą partię i na otarcie łez właściwie, bo pojedynek przegrany 3-1. Leszek Torka 2-2 w setach, ale w kręglach wynik lepszy i zwycięstwo zawodnika Alfy Wektor. I 3-1 Tomasz Pasiak pokonuje Arkadiusza Stacheckiego. A przed nami już ostatnia seria, w której zobaczymy między innymi Iwana Czecha. Tak jest, zobaczymy też Piotra Kaczmarka z Radosławem Foltinem. Dla Piotra będzie to ważny pojedynek, ważny mecz, ponieważ Piotr jest wójtem Tarnowa Podgórnego, więc nie mało, że gra dla swojej drużyny, tak jeszcze gra dla swojego miasta, którym współrządzi. No to nie może tutaj inaczej się zaprezentować niż zwyciężyć, pokazać nie tylko klasę Alfy Wektor, ale pokazać również, no może nie do końca gościnność Tarnowa Podgórnego, ale pokazać, że w tym mieście kręgle są na wysokim poziomie.